Szanowna Pani Marszałek, Panowie Ministrowie. Ja jednak wrócę do pytania naszego kolegi Marka Jakubiaka. Prosiłbym Pana Ministra o to, żebyśmy na piśmie otrzymali, ilu członków Prawa i Sprawiedliwości od wygranych wyborów otrzymało nominacje do spółek Skarbu Państwa, zostało zatrudnionych, żebyśmy porównali tą liczbę zatrudnionych. Natomiast o hipokryzji nie będę mówił oczywiście, ponieważ niestety wchodzicie w te same buty, co Platforma i PSL. O tym też mówił pan poseł Marek Jakubiak. To się musi wreszcie skończyć. Ja panu ministrowi trochę współczuję, dlatego że nie wiem, czy państwo zrozumieliście, jaka była intencja informacji bieżącej. Myśmy kierowali tą informację do pani premier Szydło. Dlaczego? Dlatego, że zależy nam na tym, żeby zobaczyć faktyczny stan państwa, nie tylko spółki Skarbu Państwa. Proszę zwrócić uwagę, że